Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Lismy. Co my mamy tutaj zrobić? Tu jest jakiś ogród. Fikuśny ogród. Ciekawe, co można w tym ogrodzie właściwie zrobić. Także, no cóż, przeprawiliśmy się ostatnio przez rzekę, śmiesznie było, fajnie było, wesoło było. Czemu ja mogę tu wejść? To jest takie... Co? Nie zdykaj tego! O, przepraszam! Co się ze mną dzieje? Dlaczego mam tego nie dotykać? Bo co? To jest ta magiczna fasola? Co ten, co taki... Była taka bajka związana z tą fasolą i to jest jakiś... O, zamknięte? Po tym, jak doszliśmy już tak daleko... Co teraz, Alan? Co teraz? No na przykład możesz się wdrapać na magiczną fasolę... Kulik! No to kuliku, witaj. O, czego chcesz? Drzwi są zamknięte. To naprawdę dziwne. Słuchaj, no ale tu nie widać, żeby te drzwi miały w ogóle nawet zamek, haha. A, no cóż, dobra. Tędy możesz przejść. Ale posłuchaj. Ale moja... jakby to powiedzieć? On, ten królik się nazwał... Squeak to jest tak jakby taki... Ja nie wiem, jaki to jest odpowiednik w polskim. Nie wiem, jaki jest odpowiednik polski tego określenia. Więc powiedzmy, że moja słodkość, czyli on o sobie mówi, nie? Że ja sobie życzę coś tam, że kwiatka, czy coś w tym stylu. No nie mogę bez tego żyć. Przyniesiesz mi jakiegoś? O, jakiś rodzaj kwiatka. O, ale masz fajny malutki taki głosik, haha, ale słodko. Powiem to tylko raz, więc słuchajcie. Jeżeli ona jest czerwona, jest... Passionate, zafascynowana czymś. Jeżeli jest biała, daje czyste XXXXX. Jeżeli jest niebieska, jest wiecznie... Devoted, nie wiem, co to znaczy, nie będę sobie tłumaczył. Ale jeśli jest żółta... Jest tak jakby zazdrosna, bardzo zazdrosna. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Jej bardzo często jest w błędzie. Czy coś takiego, okej. Ale nie jak inne kwiaty. Nie, ona nie krzywdzi ludzi. Więc nie popełnij tego błędu. No dobra, leć. Przynieś mi złego, a będę musiał cię zjeść. Przynieśliśmy parę kwiatów wcześniej, więc proszę bardzo. Tam porozdzielam je dla ciebie, czy coś takiego. No dobra. Kurde, czekaj, to czy układ wygląda w ten sposób, że jak ja spieprzę, to umrę? Aha, o Jezu. Mam 5 kwiatów do wyboru. Metodą prób i błędów chyba tylko mogę to zrobić. Ajajajajaj. Który kwiat? Nie wiem. Dobra, zacznijmy od róży. Aha, czyli błąd. Nie mogę wyjść, o kurna. Pensy? Oho, już drugi błąd. Poczekaj. Co ja właściwie muszę tutaj... Jest... Biały kwiat, jest żółty, są jakieś białe, są... Pik? Co ja zrobiłem? Nie no, dobra, weźmiemy. Matko. Rozdzieliłem wszystkie kwiatki, jest tutaj tulipan, tak. Myślę, że jeden z tych jest poprawny. I jeszcze, jeśli on jest czerwony, jest coś tam. Jeśli jest biały, daje czyste XXX.
Poczekaj. Coś tam o języku kwiatów gada. Ludzie, naprawdę, teksty w tej grze są turbo dziwne i jakby tłumaczenie ich mija się z celem, bo wystarczy, że ja to zrozumiem, wy nie musicie tego rozumieć, bo te teksty są tego typu dziwne, że wystarczy, że będziecie rozumieć ogólny sens. Tłumaczenie tego słowo po słowie nie ma żadnego sensu, bo ta gra działa po prostu. Coś tam matki zapytała o język kwiatów, czy coś takiego, no kurna... Myślę, że... No dobra, nie będę tego mówił. To jest ten kwiat, tak? Nie wiem w zasadzie, dlaczego ja to robię, ale no, jak mogę, to czemu nie? Tylko teraz mi powiedz, o co tu chodzi? Może mam po kolorze rozpoznać coś? Ale to nie ma sensu. O, pole babci. Myślę, że tutaj hoduję te rzeczy na medykamenty. Ale nigdy wcześniej czegoś takiego jak to nie widziałam. Dobra, mamy ostatnią szansę, tak? Inaczej mnie ten królik zeżre. Dobra, masz różne rodzaje kwiatów. Myślisz, że jeden z tych to jest dobry, tak? When she's red, she's passionate. Ale skąd ja mam wiedzieć, który kwiatek mam wybrać? When she's white. Który kwiatek jest biały? Tulipany są żółte, róża jest czerwona, a tych nazw kwiatów to nie znam, niestety. Carnation może, albo Margaret. Nie wiem. Zapisujemy zaraz grę, czy co? Nie wiem. Dobra, teraz czysty strzał. To było. Które jeszcze było? To chyba było. Więc mi się wydaje, że albo to, albo to. Strzał. Mam 50 na 50 szans. O, jest, dobra, trafiłem Carnation. O, cieszę się, mogę nareszcie zjeść. Zjadła to, bo to królik baba jest, czy coś takiego. No nie wiem, fartem to zrobiłem. Pewnie wytłumaczycie mi w komentarzach, o co chodziło w tej zagadce, bo ja nie mam dlatego pojęcia. Na pałę robiłem po prostu. O, bardzo, bardzo smaczny. Najlepszy z najlepszych, doprawdy. A, właśnie. Coś tu otworzyć mi, proszę bardzo. O, ludzie, siekierę dostałem, fajnie. I tak, ty to weź, to jest dla mnie za ciężkie. I jest takie, no, brutalne. Ale, no, powinno zadziałać. I poczekajcie chwilę, weźcie to też i to. To jest specjalnie dla was. Wasza wysokość... Bo ten królik się za królowo tak uważa, takiego władcy, że nie potrzebuje tego. Notebook Scrap. Luzik. Dotarliśmy do domu babci. I babcia tak jakby zaczęła machać, żeby nas mnie powitać. Dobra. Medykament jest w takim miejscu, takim co zwykle chyba, o to chodzi. Przyszłam wziąć medykament dla mamy, w sensie, no tak. A poszłam tam na tyły, żeby wziąć ten medykament i wtedy usłyszałam głośny dźwięk. Widziałam jak wilk je babcię. Wtedy on napchał dużo medykamentów do torby, czy coś w tym stylu. Wtedy mnie dostrzegł i zaczął iść prosto na mnie. Czyli, poczekaj, podsumowując. Wilk zamordował ci babcię, tak? On to przesrane w sumie. Dobra, zamki... Idziem stąd, kurna, bo ten królik. Proszę. O, Alan, jesteś niesamowity. O, wilk. Tam jest ten. I tamtyn też. Płacz, dziecko, płacz. Coś takiego. Włóż palec do oka. I powiedz swojej mamie, że to nie ja.
Ta... Okej. Okay. Może nie dzisiaj. Czy coś w tym stylu? Red Fruits, Medical Plants. Ja idę dalej, pieprzę tego wilka. Ha, mogę. A nam się coś świeci. A nie, może jednak podejdę do tego. Ty! Babciu! O, nie odpowiada. I to może dlatego, że to nie jest babcia, tylko kuźwa wilk, który zamordował twoją babcię. Ha? Nie pomyślałaś o tym, koleżanko? Co to jest? Aha, różne pierdoły. Medykamenty. Aha. O, wszystko tam pachnie do dupy i tu wszystko jest narozwalane. Generalnie no syf, nie? Syf jak cholera. Tylko, o, tu jest klucz. A key, leave it be. A co to jest te? Tutaj? Pick it up. Shard of XXXX, okej. Okay. Nie wiem, co to za shardy są. O, dziwne tutaj rzeczy są i tu dziwnie pachnie. Ej, obudzisz się z tego snu? A, widzę, no. Ha? Czy to dochodziło z tamtego pokoju? Nie chcę, nie chcę iść tam do tamtego miejsca. Ale nie odchodź, nie zostawiaj mnie samej, proszę. No to idziesz, chcesz iść, czy nie chcesz iść, kurna. Wiem, że jest strach, ale macie siekierę w sumie, nie? Więc siekiera to jakby coś, co... Czy można się bronić, czy whatever, więc... Ja wiem, że... Pistol jest lepszy, ale siekiera też się spisze w akcji, jak trzeba będzie. Coś ty, kuźwa, zrobił, ty pługu zasrany. O! Nie! Nie jesteś babcią! Obudź się, obudź się, obudź się! Tak, to tylko sen! Nie chcę tego widzieć! Nie znowu! Nie zrobię tego znowu, po raz kolejny! Przebacz mi, przepraszam! Use the axe! Gdzie tak? Pieprznij po... Okej. Ojcze! Czerwony! Czerwony kolor! Nienawidzę go! Stop! O! Zamykam oczy, więc nie widzę. Otrzymaj mnie za rękę. O, notebook scrap. Ciekawe, czy jakbym ten tackle wziął, to coś by się stało ciekawszego. Nie wiem, prawdopodobnie wilk by po prostu... Ja bym go dotknął, on by tam się nie przejął mną i by zapieprzył tą dziewczynkę. No tak to by wyglądało. Słuchajcie, odruch samoobronny. Siekiera to jest dobra opcja, mówiłem. I siekiery użyłem, no taka jest prawda. Iż bym tak zrobił. Znaczy, no pewnie tak. Ja bym się nie bawił w odpychanie, tylko po prostu się bronił. Albo bronił kogoś, kto... Kogo trzeba bronić, więc... Wow, okej. Nie mogę patrzeć ludziom w oczy. Jestem... Boję się trzymać ich za rękę, czy coś... to sprawia, że pamiętam to, tamtą sytuację z ojcem chyba, czy coś takiego. Czy z tamtą tą, z tą babcią, z tym kolesiem, no to o to chodzi ogólnie. Jeśli tylko nie zbierałabym wtedy tych kwiatów, nie poznałabym go i nie trzymałabym go za rękę. Dużo krwi wyleciało, meszko, zamordujecie. Tak wiecie, klimat morderstwa. Pachniało naprawdę źle. Nauczycielu, naprawdę jestem, trochę jeszcze się boję, ale raczej wszystko ze mną w porządku. Nauczycielu, ja nie mogę, te oczy, ten kolor, I'm red, co? Scared. A, jestem przerażona, pomóż mi. Słowa na końcu są zbyt rozmazane, żeby je przeczytać. Luz. O, wróciłem do punktu wyjścia, nieźle. Całkiem szybko ta gra się posuwa do przodu jednak. To co, dwa pokoje mamy zwiedzone? Już to wychodzi chyba. Cześć, na razie. Z tobą też już ja gadałem, nie? Ty, halo, chyba miałem tobie oddać tego, tak? Proszę. Ty jesteś kim? Ty jesteś tym królikiem, tak? Aha. Bo faktycznie, mi powiedzieliście, że demon, to są nawiązania do Alicji w Krainie Czarów, bo to generalnie wszystko tutaj z Alicji w Krainie Czarów i tak dalej. O, właśnie, trzeba let's playa z Alicji nagrać, a to później. I say we have smile. Dobra, no cieszyłabym się, ale coś tak nie bardzo na twarzy wyglądasz, tak? O co ci chodzi?
No, że nie wyglądasz zbyt wyraźnie, zbyt okej, okay, nie, że coś mogło się stać, nie? Ale no cóż, przynajmniej przyniosłeś klucz, więc to się liczy. Dobra robota. Będę zbierać te. Wszystkie kartki, które zbierzesz, to ja złączę do kupy, proszę bardzo. Vermilion Notebook. Okej, okay, czyli mam jakiś teraz pamiętnik, w którym będą wszystkie te strony. Teraz otworzę ci drzwi do kolejnego świata. Po raz kolejny liczę na ciebie. Spieprzaj, nie chcę z tobą dealować, ale będę musiał pewnie. O co ci chodzi? Then say, just say that you want. Powiedz, co chcesz powiedzieć, chyba. Ale jeśli powiesz cokolwiek złego, dostaniesz nóż w gardło. No to chodzi, nie? Cios nożem w gardło czy coś. No to co chciałem powiedzieć. A właśnie, nic nie musi być najlepsze chyba, czy coś. Ale czy nie umrę z samotności, jeśli przestanę cokolwiek mówić? No dobrze, może po prostu tak się Maybe just woofen miał like Docker cat. To jest tak, woof to będzie pewnie szczekanie, a miał będzie takie kocie gadanie, nie? Znaczy gadanie, miauczenie, o. Jak kot i pies, może ja to po prostu robię jak te, jakiś tam zwierzak. Może o to mu chyba chodziło. Coś tam. Dobra, weź. O, znowu wyglądasz na cholernie zmęczonego. I don't have to do what you don't wanna. Nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Próbowanie to pierwszy krok. No. Może jest jakiś tego... Not sure. O, naprawdę. No, do zobaczenia następnym razem. Próbujesz pomóc ludziom w tym świecie, w tych światach? Wiem, że królik ci o tym powiedział też, ale... Że będzie źle, jak pójdziesz do następnego świata czy coś. Nadal chcesz przejść naprzód? O kurde, jesteś taki sam jak on. Powiedział ci coś tam, nauczył cię czy coś? No cóż, czas na mnie, pogadamy później. Bardzo się cieszę, że żeś... O, zamknięte. Bardzo się cieszę, że żeś się zwinął. Naprawdę jestem usatysfakcjonowany z tego powodu. Aha, to tak będą to wszystko będzie iść. Witaj, Alicjo. Fajna pogoda, prawda? Tak. Zabawmy się. Dobra, skinij głową. Tak, super. Otwórz szafę. O, znowu w szafie. Do and don'ts. Dobra, to było już, nie? Fuck, jeszcze raz nacisnąłem. Dobra, save na tym. I pójdziemy tu. Open. Your hand trembles. Twoja ręka coś tam tak się trzęsie. Open, nie pierdziel! Chłopem jesteś, szybabo! Ty, ale jaki wystrój w ogóle. A ja trafiłem, złote medale. Dom olimpijczyka. O kurde. Mother Goose. Janki Dolu. Na. Książki. Średnio mi potrzebne w sumie. Może jakieś podpowiedzi zawierają, może dużo ubrań i tam pierdół. Gra takie w kości chyba czy coś. Planszowa, o. Tak chyba powinienem powiedzieć. Dzień dobry. Co to jest? Jeden jest czerwony, ale wszystkie inne są czarne. Tylko jeden jest czerwony. Back of one is six. Tył jedynki to szóstka, tył trójki to czwórka. A tył dwójki to? Aha, litery zostały rozmazane czy zamazane. No to kości w takim razie, tak? Feather pen. Pióro do pisania takie typowe. Kurna, nie mam tu nigdzie kostki do gry. Może być problem. Znaczy mamy w zasadzie chyba trzy... Nie. Jeżeli jedynka, szóstka była... I była trójka, czwórka, czy nie? Czy czekaj. To dwójka, piątka powinna być chyba. Nie wiem. Może. Ja tam sprawdziłem wszystko w tych bibliotekach. Dużo ciężkich do takich trudnych książek. Okej.
anioły, które wstaną i będą chciały mnie zamordować, tak będzie. Tam na górę pewnie trzeba pójść. O, cześć. Dlaczego masz maskę na ryju? To nie brzmi dobrze. Co to jest? Shard of XXXXX. Ile ja mam tego już? Burgundy Notebook. Letty, Chelsea. Aha, ty, ja mam notatniki te, pamiętniki tych dzieci. O ludzie. Warm. Ile ja muszę tego zebrać? Cholera, już mam 5 tych wszystkich. Ma brodę. A ty kim jesteś? Back, front. Tył, tył, przód. Za... Które? 1, 4, 6, 2. Tył, tył, tył. Tył, nie wiem, tył. Awesome. No dobra, no to ten gość na razie mi nic nie powie. Albo się śpał, albo mocarza się na... Wow, dobra, nie mogę wejść. Może tędy. O, masz, zamknięte. A to ci niespodzianka. A to ci psiku ze strony gry. Z jakiegoś powodu nie możesz iść dalej. O, masz, nawet w takiej grze są niewidzialne ściany. No to ciekawie. Dice game. Gold medals. A w ogóle gdzie ja się obudziłem? Czemu ja się obudziłem w tym łóżku? Dlaczego? Dlaczego? Dobra, ale muszę coś znaleźć, cholera, nie wiem. Dużo czapek i ubrań. No tutaj to raczej nie, chyba. Nie wiem, ten ziomek taki w masce, co wyglądał jak... Ten taki co... Jason Voorhees. To może on coś... Jeden jest czerwony, reszta jest czarnych. Ale co jest czerwone? Back of one is 6, back of 3 is 4. Jedynka jest czerwona zwykle na kościach. 5. O to chodzi. 5 chyba, ale do czego mi ta odpowiedź jest potrzebna w zasadzie? To jest dobre pytanie. Nie wiem, może coś tu jest gdzieś ukryte? 5. Może to? Nie. No i do tego ziomka mogę podejść, ale... Są filary. Filary? Może tu coś? Jasna dupa, co ja muszę zrobić? O co tu chodzi? O, gościu. 1, 4, 6, 2. 1, 4, 6, 2. Tył, 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 tył. Tył? Nie wiem. Tył? Nie wiem. Powiedz. Tył? 5. Źle, 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 źle. Do tyłu, tył, tył. Co? 1, 4. Aha, dobra. To będzie tak. 6. 6, 3. 6, 3. 1, 5. 6, 3, 1, 5. 6. 6. 3, 1, 5. Tył, tył, tył. 1, 4, 6, 2, 6, 3, 1, 5. Proszę, weź to. O, notebook scrap, czyli jednak mój pomyślunek jakoś działa. Rozkminiłem, że z tyłu dwójki jest piątka, więc no dobra. To o kości do gry chodziło. Znaczy powiem wam tak, dziwny ziomek, nie wiem o co mu chodzi, ale no tutaj nie trzeba szukać wyjaśnień. W tej grze wszystko jest dziwne. A jak nie wszystko, to 90% rzeczy. Muszko, czy chcesz mnie zdenerwować? Spieprzaj, jeśli chcesz żyć. Wielki księżyc, wielki księżyc. Powiedziała łem, łam, łom, mamie. Wyglądała na zaskoczoną, ale uśmiechnęła się. Że księżyc tak naprawdę nie spadł. Księżyc zaczął spadać. Taka była sentencja. Ale księżyc tak naprawdę nie spadł. On nadal patrzył na nas z nieba. Ale spodobało mi się, no dobra. Jak mama, jaką minę zrobiła mama. Więc powiedziałem łam, łam jej różne rzeczy.
widziałem, łamom, jak duży jaszczur, taka duża jaszczurka mówiła. Widziałam starego faceta sąsiada, mieszkającego obok nas, jak latał. Widziałem łamłom kota pływającego w lake, to jest jezioro. Za każdym razem, jak coś mówiłem łamłom, mama wyglądała na bardzo zaskoczoną, a później się śmiała. Ale nagle przestała się śmiać. Po tym wszystkim mama przestała na mnie patrzeć. Wait, what? No to jest ciekawe, przyznam. Ciekawe podejście. A ciekawe co? No bo ja tu muszę chyba czwórkę dzieci coś tam zrobić, nie? Z tym. Coś się, to się otworzyło, bo było zamknięte wcześniej. A to ten ziomek. Ja pamiętnik tego ziomka będę kolekcjonował. Teraz z nim będę chodził i z nim będę różne rzeczy robił. Każde z tych dzieci ma swoją historię. Ja muszę tę historię poznać i muszę to tak w ten sposób ogarnąć. Hmm? O, Alicja! Przestraszyłaś mnie. Nie, nic nie jest zamknięte. Wszystkie drzwi są otwarte. Nauczyciel? Nie, nie wiem. Mógłbym zapytać, czy to sen, ale... Musi być to sen, prawda? Wygląda na mój dom, ale jest o wiele, wiele mniejszy. Miałem taki sen tego typu właśnie dosyć często ostatnio. Ale nikogo nie ma w pobliżu, więc siedzę tutaj sam. Ale miło cię tutaj widzieć, Alicjo. Chodź mi gdzieś. Kto wie, może kogoś znajdziemy gdzieś tutaj. Czemu tak dziwnie patrzysz? No, przepraszam. No dobra, pójdę z tobą, Alicjo. To mi odpowiada, dzięki, na razie. Znaczy, chodź, dzięki. Tak, i teraz muszę z nim pójść. To jest on czy ona? Nie wiem. Ciężko rozpoznać, poczekaj. Joshua, nie, to jest na pewno ziomek w takim razie. Co się dzieje? Co? Nie możesz tam wejść? Dlaczego nie możesz wejść na schody, Alicjo? O co ci chodzi z tym spojrzeniem? To był żart. Okej. Masz dosyć ciekawą haciendę, ziomboj. Naprawdę, przyznam. Co tu jest? To jest nauczyciel? Paintballs. To są takie... kulki z farbą? Chyba tak. Alan, pograjmy w rosyjską ruletkę. O, żeż w mordę. No dobra, siur. No dobra, nie martw się. To tylko taki zabawkowy pistolet, który zmodyfikowałem. Te strzał z tego... Ewentualny wystrzał z tego boli tak samo, jakby ktoś cię tak stryknął w czoło, no. Tak, jeden z cylindrów jest naładowany tą kulką z farbą czy coś, ale... Dobra, nieważne, nie będę się rozwijał z tym. No dobra, Alicjo, zaczynaj. Jak dużo strzałów strzelisz? Jeden. Ja wystrzelę 3. A, niestety. You say I knew where it was because I put it in? Mówisz, że wiedziałem, gdzie jest ta kulka, bo ja je tam włożyłem? Should have said that before you fired. Dobra, walić, pieprzyć, czekaj. Zebrałem to w ogóle, czy o co chodzi? On dostał wpisk. To chyba dobrze, nie? Nie wiem. Lepiej jak ktoś dostaje wpisk niż ty, to jest zawsze lepsza opcja. Kto to jest? To jest nauczyciel? O, nauczyciel jest tutaj. Alan i Joshua. Cały czas wam powtarzam. On the hipsu. Że powinniście przestać mnie uderzać, czy coś takiego, tak mocno. Ale nie zauważyłbyś nas, gdybym ja tego nie zrobił, nauczycielu. O! Dobra, co to? Znaczy, w ogóle... Pieprznąłeś tego nauczyciela? O co ci chodzi? O co ty? A, pistolet na kulki chyba. Aha, to rozumiem. No nieważne, dlaczego tutaj jesteś? Znaczy, w sumie chodzi o to, że... Myślę, że wszystko może się zdarzyć w śnie, prawda? To nie do końca sen. Ja w sumie jestem zaskoczony, że Alan tutaj jest.
Zostań tutaj, nie ruszajcie, zostańcie tutaj, czyli zostań tutaj, nie ruszaj się stąd, nie przeczytałem dokładnie, o kogo chodzi. To ważne. Nie idź dalej. Tutaj masz zostać, nie idź dalej. Czyli cały świat mi powtarza, że mam tu zostać, tak? Niedługo wychodzę, no wychodzę, więc bądźcie ostrożni. Co to? Kawałek papieru? Był w kieszeni nauczyciela. No, co ci chodzi z tym spojrzeniem? Nauczyciel był zaspany, coś takiego. Mówię ci, wszystko w porządku. Dodatkowo strzeliłem go tak jakby tym pająkiem, takim zabawką. Czy coś go wystraszył, czy go... nie wiem, o co chodzi. Chcesz to? No cóż, dziwny jesteś, ale proszę bardzo, notebook scrap. Co za oczy. Pewnego dnia powiedziałem ojcu... I said that... Powiedziałem, że ojciec odszedł. A, że... odszedł, w sensie, w takim sensie. Odszedł, kiedy spał. Mama była bardziej zaskoczona. Bo mama była strasznie zaskoczona. Nie była tak zaskoczona od dłuższego czasu. Już tam nie przeczytałem do końca. Chyba o to chodzi. Później bardzo się zdenerwowała. Ale nie przestałem. Praktycznie codziennie powtarzałem, że tata odszedł. Ona była zaskoczona każdego razu, kiedy jej to mówiłem. I za każdym razem się wściekała. Polubiłem to. Bo ona rozmawiała ze mną tylko wtedy, kiedy była zaskoczona. To jest, kuźwa, trochę smutne. Chłopie, o co z tym chodzi? Jeżeli to nie jest sen, to co to jest? Nigdy nie rozumiałem, o co chodzi z tymi rzeczami nauczyciela. W sensie z tym, co on tam ten ogarnia. O, może po prostu jestem idiotą, mówisz? Alan! No dobra, zapisz grę, spieprzamy. W tym miejscu kończymy odcinek. Gra się staje dziwniejsza, ale coraz bardziej rozumiem. W sensie musimy jakby pomagać tym dzieciom. No. A gra mi zaraz w tym momencie mówi, że ty demon, daj sobie spokój, zostań tutaj, koniec generalnie. Ale nic bym z tego nie miał, ja chcę pójść dalej. Mimo tego, że wszystko mi mówi, żebym tutaj został, bo może być nieciekawie, ja chcę iść dalej i się przekonać, co to nieciekawie jest. Tak, no to także to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.